Szanowni Państwo, w nawiązaniu do ostatniego wieczoru geopolitycznego, spotkania z Państwem na żywo, chciałbym przedstawić Państwu ideę powołania do życia Akademii Geopolityki. Akademii Geopolityki, czyli platformy edukacyjnej online, platformy dla każdego, dla każdego zainteresowanego, bez względu na wykształcenie, pochodzenie, wykonywany zawód. Jak dobrze państwo wiecie, geopolityka przez dziesiątki lat w Polsce była zakazana, nie można jej było uprawiać na uniwersytetach, a elity, czy to Ludowego Wojska Polskiego, czy PRL-owskich służb specjalnych, które odbywały różnego rodzaju kursy, chociażby w Moskwie no były absolutnie. Ograniczone w tym swoim studiowaniu wyłącznie do studiów operacyjnych. Po prostu żołnierze, funkcjonariusze PRL mieli być wykonawcami, mieli być instrumentami realizacji interesów obcego mocarstwa. Niestety ta sytuacja nie poprawiła się po 1989 roku. Nadal beton akademicki, beton w polskiej nauce, na polskich uniwersytetach bardzo mocno ograniczał i ogranicza uprawianie. Geopolityki, awanse naukowe dla osób zajmujących się tą subdyscypliną nauk politycznych i nauk geograficznych. To spowodowało, że geopolityka zaczęła się rozwijać, ale najpierw w ośrodkach pozarządowych, a następnie już na różnego rodzaju właśnie forach internetowych. Powstanie Web 2.0, powstanie mediów społecznościowych, powstanie takiej platformy jak YouTube niewątpliwie przyspieszyły, powiedział bym taką spontaniczną edukację w zakresie geopolityki i geostrategii ale oczywiście taka spontaniczna edukacja, taka edukacja bardzo często no, spłycona z natury rzeczy nie może zastąpić prawdziwej wiedzy, wiedzy usystematyzowanej, no, przygotowanej pod kątem metodycznym w taki sposób, aby oddać istotę samej tej subdyscypliny, jak i oczywiście pokazać trendy światowe w rozwoju współczesnej geopolityki i geostrategii. Niewątpliwie masa wykładów, różnego rodzaju komentarzy,

Na, na kwestie geopolityczne w internecie przyczyniła się w sposób bardzo istotny do popularyzacji tej dziedziny wiedzy, ale nie zastąpi jednak systematycznych badań i systematycznych wykładów na poziomie akademickim. Podjęliśmy taką próbę w Polskim Towarzystwie Geostrategicznym i Polskim Towarzystwie Geopolitycznym powołania studiów podyplomowych z zakresu geopolityki i geostrategii. Takie studia funkcjonują w dwie uczelnie Rzesza Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Międzynarodowy Uniwersytet Kaukaski w Tbilisi prowadzą te studia. Już teraz trwa nabór na czwartą edycję. No, studia cieszą się niesłabnącą popularnością, już ponad 100 osób wzięło udział w tych, w tych studiach, ale wiemy doskonale już ze doświadczenia, że studia podyplomowe. Jednak mają swoje wielkie ograniczenia. Po pierwsze, no, sama liczba osób, które mogą przystąpić na daną edycję, to zaledwie 30. Po drugie, no, nie każdy może przystąpić do studiów podyplomowych, trzeba spełniać pewne, pewne kryteria. Po trzecie, nie każdy ma tyle czasu, aby w ciągu dwóch semestrów poświęcić 200 godzin na udział w wykładach i ćwiczeniach, pisać pracę zaliczeniową i wreszcie pracę końcową. Chcielibyśmy przełożyć nasze doświadczenia, naszą wiedzę i, można powiedzieć, tą, to, ten potencjał kadrowy, który już polska geopolityka i geostrategia ma, na edukację powszechną, ale nie edukację spo, taką, powiedziałbym, spontaniczną, przypadkową, czy po prostu działalność publicystyczną, która jest oczywiście niezwykle potrzebna również, ponieważ publicystyka międzynarodowa w Polsce no, jest bardzo niedocenianą dziedziną ale jednak chcielibyśmy postawić bardzo mocno na edukację powsze powszechną w oparciu o sprawdzone źródła, w oparciu o gruntowne studia, pokazania całej powiedziałbym, plejady, teorii, koncepcji, literatury, współczesnych trendów badań geopolitycznych, geostrategicznych. Przekazać po prostu wiedzę akademicką podprzysłowiowe przysłowiowe strzechy i temu ma służyć właśnie Akademia Geopolityki ma być to wiedza. Na, z, naj, z najwyższej półki, że tak powiem, prezentowana przez y, profesjonalistów, przez zawodowców, którzy zajmują się geopolityką w sposób profesjonalny, ale językiem prostym, językiem przystępnym dla szerokich mas społecznych, tak abyśmy wspólnie podnosili poziom polskiej kultury strategicznej. No niestety ten poziom polskiej kultury strategicznej jest bardzo niski. Widać, że y, także sytuacja międzynarodowa. Powinna wymuszać na władzach podnoszenie tego poziomu. Niestety nic się w tym zakresie konkretnego nie dzieje. I patrząc na te procesy geopolityczne i geostrategiczne, które obserwujemy dzisiaj na świecie, postanowiliśmy właśnie stworzyć taką platformę, gdzie będą materiały nie tylko. Na tematy geopolityki, geostrategii, ale także geohistorii, geoekonomii, studiów strategicznych, cybernetyki, walki informacyjnej i wielu innych, naszym zdaniem, bardzo istotnych zagadnień, które pozwa pozwalają i pozwolą lepiej zrozumieć szybko, dynamicznie zmieniający się świat. Naszym celem jest stworzenie takiej akademii, w której każdy będzie mógł wziąć udział w wykładach, webinariach, kursach i będzie mógł wziąć udział albo w sposób bezpłatny, płacąc na przykład, jeżeli tylko będzie miał takie życzenie, oczywiście za wydanie certyfikatu, albo w tych już bardziej specjalistycznych wykładach, webinariach i kursach, które będą miały charakter płatny, ale jednak mimo wszystko o wiele, o, o wiele mniej niż to są, niż, niż wynosi opłata na studiach podyplomowych, będzie to o wiele bardziej przystępna cena, i chcemy stworzyć taką platformę, gdzie Maksymalnie dużo informacji będzie dostępnych albo tak jak powiedziałem za darmo, albo w bardzo przystępnych cenach, i w związku z tym chciałbym się zwrócić do Państwa. Z prośbą o wsparcie tego projektu. Dzięki Państwa zaangażowaniu jesteśmy w stanie przyspieszyć budowę tej Akademii Geopolityki i uruchomić ją jeszcze przed wakacjami. A to jest szczególnie istotne w związku z tymi wydarzeniami, które obserwujemy obecnie na świecie. I dzięki takiemu wsparciu będziemy w stanie bardzo mocno obniżyć ceny dla uczestników tych kursów, sporą część tych, tych wykładów w ogóle udostępnić w sposób nieodpłatny, a na pewno każda osoba, która jest naszym darczyńcą, która już na tym etapie wstępnym pomoże nam, będzie otrzyma rabat, a także część darmowych materiałów edukacyjnych. Serdecznie dziękuję Państwu za każde okazane nam wsparcie.